zespole. Frasaki, Państwa Pizzeria, i gospodarze Stach, Krasny Stach, biało-niebieskich kostiumów. I jeszcze raz szybciutko wyjściowy sprawy w drugodrożu. Frasaki, bramce Wojciech Mazur, 77, Karol Przebierowski, 61, Artur Kurwa, 78. Nawet po tej kolejce, ale mam nadzieję, myślę, że również i w końcowym rozrachunku rozgrywek po Mistrzostwie Chełmskiej Ligi Okręgowej. Zespole Frasati, rzut wolny dla gości. Ja ci kręcę. Bardzo. Czego on nie wychodzi? Ten zostawia go specjalnie. Stoi Michała.
Jak weź widziałeś, jak ona kluczona? Daniel Haliasz kontra Wojciech Mazurz. 21 minuta i 3 do 0 prowadzi start. Nie! 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 N
Jeszcze raz. Michał Jaśkiewiczowski. Przerzucił też wszystkich i ten. A tak na marginesie to już start przekroczył 100 bramek strzelonych w tym sezonie. Jak już ten tytuł po raz po prostu w tym meczu. Po wyrównanym meczu. No wiesz, ale... Najpierw jakieś skandale. Ta kurwa do środka pokazała. Zawsze dostaję zadanie. Płacić trzeba. To przecież czekaj. A to zbroją, co to jest? A robak co? Ile zapis też. Sędzi, panie sędzi. Strzelał Sasza Wrachańczuk, obronił Wojtek Mazur. 45-25. No i właśnie w tej chwili sędziowie spotkania pan Wojciech Pieśniewczuk zakończył mecz pomiędzy Starkiem Krasny Stawkiem, Flasak i Fajsławice. 6-1 wybywają gospodarze, co nikt...